Cześć widzowie! Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Katarze niestety przeszły już do historii, a na pytanie, czy jest to historia dobra dla naszej kadry, czy nie, osobiście nie ośmielę się udzielić Wam odpowiedzi. Fakty są jednak takie, że piłkarska reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat w końcu awansowała na Mundialu do fazy Pucharowej, co wielu kibiców uznaje za duży sukces. I niezależnie od tego, czy się z tym zgadzacie, czy nie, to chyba nie ma w Polsce osoby, która nie uważałaby, że ogromny wkład w ten rezultat miał genialnie broniący na tym turnieju Wojciech Szczęsny, uznawany nawet przez wielu ekspertów i masę portali statystycznych za najlepszego bramkarza całego Mundialu. Myślę, że podobnie jak ja wiele osób w naszym kraju z zapartym tchem śledziło wiekopomne popisy Wojtka na tych mistrzostwach, takie jak chociażby obronienie rzutu karnego wykonywanego przez samego Leo Messiego czy kapitalny mecz z Arabią Saudyjską, w którym niemalże w pojedynkę powstrzymywał wszelkie ofensywne zapędy naszych przeciwników. Czy możliwe jest, więc, by dobry występ naszego bramkarza nie sprawił radości komuś nie tylko interesującemu się piłką i kibicującemu naszej kadrze, ale co więcej, komuś będącemu członkiem jego najbliższej rodziny? W dzisiejszym odcinku przybliżę wam skomplikowaną sytuację rodzinną polskiego bramkarza, starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Wojciech Szczęsny od niemal 10 lat nie kontaktował się ze swoim ojcem. Zaczynamy. Przez lata kojarzony głównie z wpadkami na wielkich piłkarskich imprezach, tym razem Wojciech Szczęsny w końcu rozegrał taki turniej, jakiego zawsze od niego oczekiwano. Polski bramkarz zanotował w fazie grupowej katarskiego turnieju dwa czyste konta i aż 18 interwencji, co w tym aspekcie uplasowało go na samym szczycie klasyfikacji bramkarzy. Ponadto w meczu z Arabią Saudyjską obronił rzut karny wykonywany przez Salema al kapitalnie zatrzymując również nadciągającą chwilę później dobitkę, a broniąc rzut karny wykonywany przez Messiego w następnym meczu, zapisał się nawet w Mundialowych Annałach, stając się trzecim bramkarzem, który podczas jednych mistrzostw potrafił obronić dwa rzuty karne w trakcie regulaminowego czasu gry. Gdy na poprzednim mundialu rozgrywanym 4 lata temu w Rosji rzut karny w arcyważnym meczu Danii z Chorwacją obronił Kasper Schmeichel, kamery uchwyciły szaleńczą radość jego ojca, niegdyś również znakomitego bramkarza i żywej legendy Manchesteru United. I choć na starcie kariery Wojciecha Szczęsnego wydawało się, że w przypadku eksplozji jego talentu realizatorzy będą mogli pokazywać podobne obrazki, to niestety tak się nie stało i już chyba nie ma co liczyć na to, że Maciej Szczęsny jeszcze kiedykolwiek zasiądzie na trybunach dopingując swojego syna, choć to właśnie po ojcu młody Wojtek odziedziczył talent i miłość do piłki nożnej. Maciej Szczęsny bowiem również był bramkarzem. Karierę zaczynał w Gwardii Warszawa, a następnie reprezentował z sukcesami największe polskie kluby – Legię Warszawa, Widze Łódź, Polonię oraz Wisłę Kraków. Pięciokrotnie świętował Mistrzostwo Polski, a Krajowy Puchar podnosił aż trzy razy. Jest jedynym zawodnikiem, który zdobył Mistrzostwo Polski z czterema różnymi klubami. Miał również okazję występować w Lidze Mistrzów jako bramkarz widzewa oraz podobnie do syna dostąpił za szczytu gry w reprezentacji Polski, choć w narodowych barwach wystąpił zaledwie 7 razy. Mówiono i pisano o nim jednak nie tylko ze względu na sportowe wyczyny. Szczęsny senior bowiem od zawsze zbudzał spore kontrowersje, przede wszystkim jako bohater zaskakujących transferów. Dość wspomnieć, że wraz z Radosławem Michalskim był jednym z dwójki zawodników, którzy w jednym sezonie zamienili Legię Warszawa na widzę Łódź, co w ówczesnych czasach było traktowane niemalże jako zdrada. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Maciej Szczęsny wcale nie odszedł jednak ze świata futbolu. Przez chwilę pracował bowiem jeszcze jako trener bramkarzy, a od dłuższego czasu można natknąć się na niego w mediach, gdzie pełni rolę piłkarskiego eksperta. Niewątpliwie wyróżniając się na tle innych komentatorów ciętym językiem i niebanalnymi komentarzami, których ofiarą bardzo często pada również jego syn Wojciech. Przykładem może być chociażby sytuacja z 2018 roku, gdy Senegal pokonał Polskę w naszym meczu otwarcia na Mistrzostwach Świata. Maciej szczęsny powiedział wtedy, że przy drugim golu dla przeciwnika jego syn, zamiast bronić, wybrał się na wycieczkę do sklepu z napojami wyskokowymi podsumowując jeszcze zachowanie polskiego bramkarza słowami „wstyd” i „hańba”. Z kolei trzy lata wcześniej, na dzień przed finałem Pucharu Anglii, szczęsny senior pozwolił sobie na niewybredne komentarze w stronę ówczesnego trenera Arsenalu Arsena Wengera, denerwując tym samym swojego syna do tego stopnia, że ten w emocjonalnym wpisie na swoim facebookowym profilu nie tylko zdecydowanie odciął się od jakichkolwiek wypowiedzi ojca nazywając je idiotycznymi, ale przyznał również, że od ponad dwóch lat z nim nie rozmawiał. I taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś, ale dlaczego tak jest, ani Wojtek, ani jego ojciec nigdy oficjalnie nie powiedzieli. Sam Bramkarz, poza wyżej wymienionym wpisem, o relacjach z ojcem teoretycznie się nie wypowiada. Podkreśla, że kontaktu nie ma, ale nie chce bawić się w publiczne tłumaczenia, gdyż jego zdaniem niektóre sprawy powinny pozostać w rodzinie. Niemniej sam nie pozostaje dłużny swojemu ojcu i często również zaczepia go w swoich wypowiedziach. Kiedy bowiem Maciej Szczęsny, podobnie jak jego syn, został nominowany do 11 stulecia reprezentacji Polski, Wojciech śmiał się z tego podczas emisji programu Prosto w Szczenę, twierdząc, że na jego ojca mógł zagłosować jedynie jakiś fan Polonii Warszawa z 2000 roku, lub sugerując, że ojciec znalazł się na liście nominowanych tylko dzięki niemu, bo skoro nominowano już jednego Szczęsnego, to głupio by było nie dodać drugiego. W tym samym programie Wojtek przyznał też, że jeśli chodzi o jego relacje z ojcem, to pewnie zamiast kontaktu szuka on teraz kontraktu, co miało niby być przejęzyczeniem, ale wystarczy mieć więcej niż 10 IQ, by zrozumieć, że było to zamierzone, i miało nie bezpośrednio sugerować, że pieniądze były jednym z czynników, które doprowadziły do pogorszenia ich stosunków. Szczęsny senior z kolei wydaje się nie mieć najmniejszego pojęcia, dlaczego tak się stało. On sam w przeciwieństwie do Wojtka chciałby wyjaśnić mediom tę sytuację, ale nie potrafi tego zrobić. W wywiadzie dla przeglądu sportowego stwierdził, że miał ze swoim synem świetne relacje przez 24 lata jego życia, a te po prostu z dnia na dzień urwały się w momencie, w którym do jego domu wprowadziła się jego obecna żona, czyli Marina Łuczenko. Ciężko jednak brać na poważnie słowa o dobrych relacjach ze swoim synem z ust człowieka, który wyprowadził się z domu, gdy ten wspomniany syn miał zaledwie trzy miesiące i pozostawił ciężar jego wychowania na barkach matki. Ciężko uwierzyć w dobre relacje, wiedząc też, że już w wieku 13 lat Wojtek podczas jednego z treningu z ojcem tak się na niego wściekł, iż zdecydował się już nigdy więcej z nim nie ćwiczyć, co ewidentnie nie zostało powiedziane jedynie w emocjach, gdyż postanowienie to faktycznie zostało przez niego dotrzymane. Kobiety mogą zmienić myślenie mężczyzny i tu jestem w stanie uwierzyć panu Maciejowi, że zerwanie z nim kontaktu przez jego syna zbiegło się w czasie z cementowaniem się jego związku z Mariną Łuczenko. Niemniej jednak wątpię, aby to ona tak wpływała na Wojtka, iż zabroniłaby mu nawet pojechać na ślub jego ojca, czy zamienić z nim choć jedno słowo na ślubie brata, gdyby sam tego chciał. Wierzę jednak, że Wojtek mógł dzięki niej zrozumieć, jak powinna wyglądać prawdziwa rodzina, i ostatecznie uświadomić sobie, że sam został w dzieciństwie przez zachowanie swojego ojca skrzywdzony. No, bo skoro ten wyprowadził się z domu, gdy jego syn miał zaledwie trzy miesiące, a jak można wywnioskować ze słów jego żony w wywiadzie udzielonym przeglądowi sportowemu jego kontakt z synem ograniczał się właściwie jedynie do boiska i nawet tam Wojtek przestał chcieć go widywać, gdy tylko zaczął samodzielnie myśleć, to w przeciwieństwie do tego co twierdzi szczęsny senior, ich relacje chyba nigdy nie były zbyt dobre. Są to oczywiście jednak tylko moje domysły wynikające z zagłębienia się w prywatną historię obu panów oraz analizy ich wszystkich wypowiedzi i przytyków wymierzanych w swoją stronę. Jeżeli bowiem, tak jak wynika z przekazu medialnego, Maciej Szczęsny faktycznie nie potrafił zrozumieć, że bycie ojcem to wielka odpowiedzialność i przez długi czas nie widział nic złego w porzuceniu przez siebie rodziny, a dodatkowo przez swoją chorobliwą ambicję, każącą mu wymagać od swojego syna najwyższych wyników, nigdy nie okazywał mu ojcowskiej miłości, to absolutnie nie dziwi mnie, że młody Szczęsny nie chce mieć z nim żadnego kontaktu i dawać mu okazji do przypisywania sobie w mediach zasług za jego osobiste osiągnięcia. Niemniej, tak jak Wam już mówiłem, są to tylko moje domysły, a ponadto sam Wojciech w rozmowie z kwartalnikiem sportowym nie wyklucza, że być może w jego relacjach z ojcem coś się jeszcze zmieni, gdyż jak sam powiedział, życie jest długie i wszystko da się naprawić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.